zrobiła się pogoda, więc jadę na górę parkową jeszcze dzisiaj. Tak jak pani mówiła, słońce miało wyjść, więc wyszło. Kolejką linowo-terenową. Można. Ten pilot potrzebuje jego coś lepszego na czoło. Zbliża się duże nic powrót samolotem, może być przygodą. Stacja kolejki. Pięknie to jest zrobione. Kierunek zwiedzania. Och, jaka urocza rodzinka. Tylko dlaczego ten pan Pszczywski podgląda książkę chyba na zaczytanego? Ciekawa, co? Ale super. Brzmi coraz głośniej. Ajajaj, czy w życiu przykleiła się data do plaszcza pana zaczytanego? Skoro książka wylądowała w rękach pana Pszczywskiego. On to ma jednak szczęście. I po burzy są kolejni kolejkowicze. Piękna pani i kulturalny starszy pan. A jak jest pani, to w pobliżu czai się piercy, czyli pani Danek. Zawsze gotowy wesprzeć na wrząsleć. Ten wiatr nie pomaga w czytaniu, ale we flirtowaniu już owszem. Panowie oficerowie, jacy przystojni, jacy odważni, jak równiutko maszerują. Zakończone. Wszystkie systemy zainicjowane. Wehikuł czasu uruchomiony. 3, 2, 1. Podróż w czasie rozpoczęta. Zostanie rozebrane na części. Więc
Dojechaliśmy. Kolejne piękne widoki. Trochę podczas drogi tutaj pan męczył. Nie wiem, czy nie będę musiał muzyki wstawić. Tak wygląda wagonik. Co 15 minut zjeżdża. Koszt w tą i z powrotem 25 zł. Około 2 minut się jedzie. Ale stromizna jest większa niż na Gubałówce. Warto. Wehikuł. Kura parkowa. Widok z kury parkowej piękny. Gdzieś jakiś samolot jeszcze leci, ja go nie widzę, w chmurach idzie. A jak się to patrzy? Ławka, góra parkowa, Krynica. Ładowanie telefonu, aby posłuchać, naciśnij. A utworzenie na Kiepur, Jan Kiepura. Kolej w ogóle budowali Szwajcarzy. Tu jest niby
taki kół czasu. Wejdziemy, zobaczymy, co tu jest. A, wrzuć monetę. A, tu to trzeba odebrać zdjęcie swoje. A, to nie, to ja nie robię zdjęć. Zdjęć to ja mam za dużo. Wracam, bo zaraz będzie deszcz. Uciekła, uh-huh. A ta została. Dobra, na dole. Kifor Krynicki, autor Wiesa w Ciągowiesiu. Legendę Nikifora opowiem później. Zresztą myślę, że większość ludzi, którzy oglądają te moje filmidła, to raczej wie, kim był Nikifor i zna jego historię, ale niemniej przytoczę ją podczas nagrywania Krynicy. Udało mi się wskoczyć w okienko pogodowe. Idę jeszcze na taras. Z tarasu dokręcę, jak to wygląda. Jeszcze dokręcimy, jak to wygląda z zewnątrz. Fajny taki kosz. Ciekawe, co w tym koszu włożą. A, wiem, zaopatrzenie na górę. To prawda. Zaopatrzenie w górach wyciągami się wozi. Na pięć stawów jest tam nawet taki orczykowy. Może w sierpniu wejdę na pięć stawów, bo będę tam. Wszystko zależy od pogody, bo chciałbym wejść też na rysy, ale to może być różnie. Będę 7 dni, więc może jakieś tam uceluję, ale jak będą rysy, to nie będzie 5 stawów. I ruszamy. No
Muszę powiedzieć, że kierujący, czy tam nadzorujący jazdę tego wagonika, to myślę, jak cały dzień się nasłucha tych durnych pytań od tych ludzi, to ma dość. Tak się człowiek mówi, że myśli, że niekulturalnie odpowiada, ale tak prawdę mówiąc, jakby tak 10 godzin, czy nie wiem, no pracuje 8, ciągle odpowiadają te same pytania, no to już faktycznie chyba robi się to mechanicznie. Jeszcze moment minięcia się, nakręcimy z zewnątrz. I kończymy tą atrakcję turystyczną. Pięknie się minęły. Wracając do wejścia do kolejki tutaj na dolnej stacji, te filmy retro, no naprawdę coś pięknego. Taki klimat, te ubrania. Naprawdę pięknie jest to zrobione. Dobra, kończymy. Wagonik jedzie, jeszcze muszę strzelić fotkę z góry, dobra. A tak z punktem widokowym była cerkiew, to z górą parkową też będzie kolejna drewniana cerkiew. Jest zaraz przy zejściu. Dobrze, że poszedłem przez park, znaczy i tak bym do niej trafił, bo miałem to na celu. Ale od razu wiem, w którym miejscu jest. Piękna. Ani to się myliłem, bo to jest kaplica Przemienienia. Kaplica zbudowana w 1831 roku ze składy kuracjuszy, zebranych w latach 1825-1830. Został w niej umieszczony obraz Przemienienia Pańskiego, ofiarowany przez biskupa tarnowskiego z Zieglerta. No to idę do środka, bo widzę, że jest otwarte. To jednak nie jest, no chyba, że stara. Parkowej. Tu moja przepiękna Wisła Cichini. Plus widok na deptak. I da pójdę sobie górą parkiem. Jeszcze to w sumie połączymy, bo to jest park właśnie. Dotędy idzie się na górę. Trzeba powiedzieć, że ten gość gra na trąbce. Ja jedę do pokoju prysznic i odpocząć po porannym na przykład. Ja ciągle go słyszę, zamknąć okna nie można, bo jest ciepło. Muszę powiedzieć, że fajna atrakcja, ale jak ktoś ci gra 9 godzin pod oknem, no to już tak nie do końca. Chociaż może tego nie nagram, żebyście nie mówili, że narzekam. Do filmu dodam te chmury burzowe, które idą. Bulumbusy. Piękny deptak, ale całość tu nakręcę gdzieś na koniec. Teraz tylko takie przerywniczki, bo są chmury, które mogą się nie zjawić następnym razem, a są naprawdę piękne, tylko w lecie takie chmury są. Jeszcze wszedłem do pijalni wody, napić się wody. To jest ta moja wieża z dzisiaj widokowa. To już nie doczepię do filmu z wieży widokowej, tylko do tego następnego. Model są replika, Bleriot, 11 replik, wieża widokowa. Z czego szczególnie kierownica z but wapniowo-magnezowy, dziennicianka. Samolot opracowany przez francuskiego konstruktora Louisa Bieriot. Tak się wisi. U sufitu pijalni.
idę się napić wody. O, a tu wisi też model jakiegoś jednosilnikowca. Gdzieś tam na dole jest opis, później podejdę. Wody się napiłem. Będę zdrowszy. J3 Orzeł Eagle. J3 Orzeł to kolejny po J1 przenośniczka, J2 Polonez, jednomiejscowy drewniany samolot amatorski skonstruowany przez Rostowa Janowskiego w takim samym układzie konstrukcyjnym jak dwa poprzednie. Został zbudowany w jednym egzemplarzu Jarosława Janowskiego. Był napędzany silnikiem Porsche, Rotax i BMW. Pierwszy lot miał miejsce w 1976 roku, a następnie samolot został wywieziony przez Mariana Nowaka do Kanady, gdzie przemianowano go na Eagle. W 1980 roku J3 wziął udział w zlocie samolotów amatorskich w Oshkosh jako pierwsza konstrukcja z bloku komunistycznego. W 2003 roku został przekazany do muzeum przez właściciela Wiesława Awiewkiewicza z Kanady. No, a czyli jedyny taki na świecie model. Gula z kaszą w barze. Danie, pyszne danie, polecam. Panowie, co codziennie grają nam na deptaczku. Raz przy moim hotelsu. Czy tu samochodami można jeździć? Myślałem, że nie można. Wsiadłem nagrać Wiktorię Cichini. To w sumie w tamtym roku miałem nocować. Przyjechać do Soli około Malona nie chciała przyjechać. Bała się nakrycia głowy, które król nosi. Szkoda, że nie przyjechaliśmy, bo budynek jest przepiękny. Jest po prostu te drewniane balkony. Cudo. Czy się to można dograć? Bo budynek naprawdę robi wrażenie. Szkło i drewno. Klimat Krynicy Zdrój. Drewniany, piękny hotel. Że nie wziąłem kijka, tu jest. Jeszcze jedno ujęcie, bo arcydzieła sztuki budowniczej należy też nagrywać. Miała być tylko wjazd na górę, ale jest spacerek jeszcze po Krynicy. To już takimi bocznymi drogami, bo centrum zrobię całe. Piękna willa Pogoń, perełka. Rudera nie remontowana, ale drewniana, fajna, stylowa. Zinki Forem. Zobaczymy, jak wygląda z drugiej strony. Nie wiem, czy na czyjeś podwórko wchodzę, czy co. A dobra, z drugiej strony to nic nie ma. Dobra, wracam na szlaku. Muzyka dzisiaj będzie na żywo. Bo zawsze z piątki, soboty, niedzielę. Ja wróciłem. Dyskoteka pod gwiazdami, start 19. Na razie widzę, że Szczepno nic się nie rusza, ale to przez tą pogodę, że trochę deszcz opadał. Czekamy na rozwój sytuacji. Dyskoteka się rozkręciła, muzyka leci, taka filmy, że się bawią, więc jest wszystko ok. Ale pogoda dopasowała się. Super muzyka puszczają. No mówiąc, to miałem dzisiaj zakończyć ten dzień pokazem fontany o 21.30, bo jest już ciemno wtedy. Tu już jest ciemno, bo tu słońce zachodzi za góry. Miał być piękny pokaz i zakończenie dnia.
Ale kurczę, no to pada, pada deszcz, że uciekam do hotelu. Pokaz pięknie będzie albo jutro, albo tam przy kreśleniu filmiku. A dzisiaj kończę ten naprawdę super dzień. Bo mimo złej prognozy poszedłem, zrobiłem to, co było w jakichś innych tam terminach. O, ale pięknie. Ta fontanna jest ładna. Tak w środku miasta jest taka, powiedzmy, średnia. A ta tutaj jest ładna, więc kończymy dzisiejszy dzień. Pierwszy dzień, w sumie półtora dnia aklimatyzacji. Jutro idę w góry. Ma być pogoda. Więc idę w góry, no. To nie są jakieś wielkie góry, ale... ale te 1200 prawie metrów trzeba wejść. Także... ja żegnam z pięknej Krynicy deszczowej, ale... no to jest lipiec. A lipiec jest tutaj miesiącem opadowym. Ja troszkę to przeoczyłem, jak planowałem tą podróż. Bo jako stary taternik wiem, że w lipcu nie jeździ się do Zakopanego, a trochę źle. No dobra, moja wina. Wracam do mojego przepięknego hotelu. Będę go nagrywał za każdym razem, bo to jest po prostu dzieło sztuki. I w środku, i na zewnątrz. Na zewnątrz pięknie, przepięknie. Dobra, z tyłu Zofia, z przodu Wisła, płynie potok Kryniczanka. A ja uciekam do pokoju.